szóste miejsce dokładnie. Za nim był siódmy Kamil Stoch i co ciekawe został od razu bohaterem internetu, a to z racji swoich fajnych opowieści na temat skakania. Łukasz Kruczek zdecydował, że właśnie Piotr Żyła i Kamil Stoch będą otwierać i zamykać dzisiaj tę naszą czwórkę. Jest już w powietrzu i to jest bardzo dobry skok. Jan Szturc mówił, że czasami jeden dobry występ w Pucharze Świata może odwrócić sytuację i miejmy nadzieję, że tym skokiem na odległość prawie 130 metrów, 129 metrów, Piotr Żyła pokazuje, że mamy do czynienia z taką sytuacją. Niech opowiada, co chce, dlaczego leci. Wszystko jedno, by to się spełniało. 129 metrów i obejmujemy prowadzenie. Tak, bardzo wysokie noty za ten skok Piotrka. Wszyscy sędziowie byli jednomyślni, ocenili jego występ na 18,5 punktu. Wiatr miał dobry pod narty, niespełna 0,4 metra na sekundę. Polska oczywiście musi być na prowadzeniu, bo to była bardzo dobra ta pierwsza próba Piotra Żyły. Nasza nota 127, mamy 22. Rozmawiałem z nim dzisiaj po skoku treningowym, który w starym kombinezonie wykonał. Powiedział, będzie zdecydowanie dalej lepiej, zobaczymy. Ważny skok, jeżeli po dwóch Polacy będą wysoko, to wtedy warto powalczyć. I to jest znakomity skok! Brawo! A więc zrobił na swojej wielkiej kroki imienia Stanisława Marusarza to, co powinien. Daleki, najdłuższy na razie skok tej rywalizacji drużynowej. 133 metry po 18,5, 1,19 od sędziów. Łukasz Kruczek zadowolony, bo tak to mniej więcej miało wyglądać. Trzeba postraszyć rywali przed mistrzostwami świata. Do niedawna najwyższe miejsce, czwarte na mistrzostwach świata w Libercu w 2009 roku. Wtedy, gdyby Adam Małysz skoczył więcej, zawsze wnosił najwięcej punktów jako wiano, mielibyśmy brązowy medal. No, znakomita prowadzimy. Tak, znakomita postawa obu naszych zawodników. Przewaga nad drużyną rosyjską wynosi 264,6 punktu przed Austrią, Słowenią, Norwegią, Niemcami. Trzeci skok do tej pory, dwa były znakomite. Piotr Żyła 129,5, 133. Maciek Kot, ładne, szybkie przejście przez ten próg. No nie ma 120 metrów, ale lepiej zdecydowanie od rywali. Zobaczymy, jak sobie poradzą ci, którzy będą skakać następni, czyli Wataze, Chwala, Jakobsen, Freitag i Morgenstern. 118 metrów, noty 17,5, 18 za wiatr, który był z tyłu, ale minimalnie, właściwie tak jak mówiliśmy, tam na progu trafił w taki przesmyk, prześlizgnął się rzeczywiście dynamicznie. Zadowolony Łukasz Kruczek, 0,8 punktu będzie dodane za wiatr. No i zobaczymy, jak to się Piotrek Żyła podekscytowany, bowiem możemy dalej prowadzić, tylko czy po trzech skokach zobaczymy. Na razie łącznie Polacy mają 374 na progu. Chodzi o pozycję dojazdową, chodzi o pozycję w locie. Potrafi bardzo ładnie, szybko przejść tę najważniejszą strefę, nakryć ciało na narty, a później się cieszyć tą wolnością, jaką daje zdobywanie metrów. No i popatrzmy, Kamil Stoch, ostatni w naszej drużynie. Czy będziemy ciągle cieszyć się z prowadzenia biało-czerwonych? Dobra prędkość na progu, spokojny lot w powietrzu do pinku liczności. Będzie bardzo daleko! Brawo, to jest w okolicach rozmiaru skoczni, proszę Państwa. A więc znakomity występ Kamila Stocha. Tutaj cała trójka zachwycona, my mamy 133 metry. Taki czyli sam wynik jak Maćka Kota. Jak Maćka Kota. 133 metry, czyli nasi dwaj najlepsi skoczkowie zrobili to, co do nich należy. Tyle, że Kamil 19 będzie miał wprawdzie odjęte 9,8 punktu. Trafił na dobre warunki, wiatr pod narty, ale trzeba umieć to wykorzystać. Nie wszyscy to potrafią. 57 punktów od sędziów, to jest ważne. Piękny, techniczny skok, elegancki w każdym calu i w tej chwili mamy łączną notę 505 punktów, 0,4 prowadzimy punktu. Norwegia przed Słowenią, Norwegia 38,7 punktu traci, Austria 47,9, Niemcy aż 56,1. Jest pięknie, nie mamy nic przeciwko temu, żeby tak zostało po drugiej serii. TVP nadal nasze studio, a w jedynce TVP Sport, a w jedynce zapraszamy na Teleekspres.
Do usłyszenia. W 18 roku i już się przenosimy do skakania. Piotr Żyła, 129 metrów, dobre noty, 55,5 punktu miał i teraz trzeba to powtórzyć, trafić na progu, strzelił i patrzymy. Jest odległość, a więc zrobił to, co do niego należało. Jeszcze teraz pochylona głowa w bok, jakby cień zwątpienia, czy dobrze trafił. Dobrze trafił, pół metra bliżej, aniżeli w pierwszym skoku, 128,5 punktu. Pół metra. Tak, no to metra, jest, tak, to jest świetny skok. Dwa świetne skoki Piotrka. No, być może od Wisły będzie zdecydowany progres w jego skakaniu, bo początek sezonu miał fatalny. Przecież pierwsze punkty zaczął zdobywać dopiero niedawno. No, a w Wiśle najlepszy w karierze w ogóle wynik. Tutaj dwa bardzo równe skoki. Polska ciągle. I zawodnicy pierwsi będą jeszcze obydwaj. Teraz czekamy na drugi dobry skok Macieja Kota. Wysokie lokaty w pierwszej dziesiątce. Piąte miejsce w Pucharze Świata. To już świadczy o potencjale. Tymczasem 125,6 metrów. Mogło być dalej. Tak, popatrzmy na warunki. No dobre miał warunki, nawet lepsze niż podczas pierwszego skoku. 127. Ponad metr na sekundę. No ale nie zepsuł tego skoku. To może nie rewelacja, ale trzeba, żeby teraz skakać daleko, równo wszyscy nasi zawodnicy, żeby żaden nie zepsuł swojej próby. Spóźnił chyba tę próbę. Sam zresztą nam to powie. Stracił, mając dobry ponad metr wiatr pod narty, aż 12 punktów. A zatem nawet przy tej dobrej odległości 127 trochę punktów stracimy. Ale zadowolony Łukasz Kruczek, bo ważne jest to, o czym Państwo doskonale wiedzą, to co, o czym my także mówimy, co podkreślamy, żeby wszyscy wykonali po dwa dobre albo bardzo dobre skoki, żeby nie było fatalnego, choćby jednego. Ale Maciek staje się takim prawdziwym zawodowcem. Warunki, teraz mocno wieje gdzieś tam w okolicach progu. Na razie jest żółte światełko. A nie ma teraz szans na skakanie, wiatr jest na progu. Nie dość, że zmienny, to wiejący, tego nie widać. Bardzo mocno, bo właśnie teraz się pojawiają dopiero te czerwone strzałki w bok. Zatem kwestia odbicia, dojazdu, kiedy wiatr trochę zawodnika spycha, dezorientuje. Łukasz Kruczek decyduje się na to, że Krzysztof Miętus ma rozpocząć ważny dla nas trzeci skok drugiej serii. Jest blisko. No niestety. Bardzo blisko. Ale wiało, wiało, z boku same czerwone w tej chwili patrzę strzałki. W bardzo trudnych warunkach jest tylko 108 metrów. To będzie spora strata, zobaczymy. Za nami będą za chwilę Słoweńcy, jaka chwala, Anders Jakobsen. Ile mają straty Norwegowie, bardzo dużo. Zdenerwowany Łukasz Kruczek, tutaj przejęty Piotr Żyła. Nota 82,8, mamy 8. Kamil Stoch, teraz albo nigdy. Trzeba skoczyć daleko. Jeżeli Polska ma wygrać te zawody drużynowe Pucharu Świata, musi to być skok w granicach 130 metrów. Ależ odpalił rakietę. Fantastycznie, bałem się, że nie ustoi. Kapitalny skok, kapitalny. Brawo Kamil, 130 metrów w tych trudnych warunkach. Wykorzystał rzeczywiście wszystko do maksimum. Tylko minus 4 punkty przy pierwszej próbie miał odjęte. Prawie minus 10 punktów. No i teraz zobaczymy, czy da radę ostatni w konkursie Peter Prewc. To będzie dużo punktów i będziemy się już odnosić do łącznej noty reprezentacji Polski, która przed ostatnim skokiem Słoweńca oczywiście obejmuje prowadzenie. Miejsce na podium na pewno mamy, to nie ulega wątpliwości. W najgorszym razie będzie to drugie miejsce na podium. 954,4. Wszystko co poniżej daje nam pierwsze miejsce na podium. 1/10 powyżej, co się już zdarzało. 2002 rok, Niemcy wygrywają z Chinami po 8 skokach na Igrzyskach Olimpijskich.
Salt Lake City. Konkurs, drugie miejsce. Nigdy w historii startów w Pucharach Świata na średniej skoczni normalnej w 2002 roku zajęliśmy trzecie miejsce, najwyższe. I teraz drugie miejsce, naprawdę imponująca sytuacja. Marsz w górę, a to jest, jak już wspominaliśmy, no niewiele ponad miesiąc do Mistrzostw Świata w Val di Fiemme. To nas wszystko bardzo cieszy, bo po... Zaraz za progiem wiatr czasami tak przychodził z góry, tam ponad drzewami. Jego tam odrobinę ścisło, zareagował na to, po prostu stanął, jakby zatrzymał ten skok. Później już było ciężko odlecieć, mimo że ten wiatr był dobry. Po prostu nie doleciał do tych dobrych warunków. Szkoda tego, niemniej jednak skakał się dobrze, no bez, że tak powiem, bez zahamowań. Ale drugie miejsce jest. Wielkie gratulacje dla trenera, dla całej kadry, a my wracamy do naszych komentatorów. Bardzo piękne dwie reakcje. Taka euforystyczna, euforyczna Piotrka Żyły i racjonalna bardzo tego młodego już profesjonalisty Macieja Kota. I z kolei też zastanowienie nad dolą trenera. Tak. Łukasz Kruczek pokusamo był człowiekiem, którego tak chcieliśmy odrzucać, nie my, na szczęście. A dziś jest euforia, że doprowadził tych czterech świetnych chłopaków do drugiego miejsca na podium Pucharu Świata. Z tym, że rzeczywiście to podium jest sensacyjne. Słoweńcy, Polacy, Austriacy. Czy wygrali drużynowy konkurs w Pucharze Świata? Też nie. Może czasy ulagi. Byli wicemistrzami olimpijskimi, tak, w tej słynnej grupie. Tak, medale Mistrzostw Świata, Igrzysk Olimpijskich, natomiast nie najwyższy. Zupan, Ulaga, Debelak, to był 88 rok Calgary, pamiętam, te igrzyska. Natomiast czy wygrali? Chyba nie. To było ciągle domeną Niemców, Norwegów, Austriaków w ostatnich latach, którzy od Igrzysk Olimpijskich 2006 roku nie przegrali nic. Nic. Właściwie porażki, jeżeli się zdarzały, drugie miejsca na Pucharach Świata, to było wielkie wydarzenie. Dla nas to jest wielkie wydarzenie. Mamy w końcu zespół i te parę lat, kiedy Adam ciągnął te skoki, przynosi teraz profit. Widać wyraźnie, że ten program Lata i Daleko organizowany przez Lotos był bardzo potrzebny i chyba jedna z niewielu dyscyplin, która wykorzystała ten okres wielkiego mistrzostwa jednego zawodnika, żeby stworzyć za nim grupę. Młodych, ciągnęliśmy ich, mówiliśmy o nich, tymczasem oni teraz sami o sobie zaczynają wyraźnie mówić, przedstawiać się i aspirować do jeszcze lepszych rzeczy w sporcie, więc dobrze. Tak, przez wiele lat mieliśmy jednego wielkiego skoczka i nie mieliśmy na dobrą sprawę drużyny. Teraz nie mamy tak wielkiego skoczka, bo niewątpliwie nie mamy, ale mamy... Mamy Kamila. Ale nie jest tak wielkim oczywiście skoczkiem jak Adam. Natomiast kształtuje się drużyna. Być może fakt, że wokół nich nie ma takiej gwiazdy, jaki był Adam. Proszę Państwa, zatem wielkie wydarzenie dzisiaj na Wielkiej Krokwi, ale jutro konkurs indywidualny o 15.30, kwalifikacje o 17.00, zawody. Zapraszamy serdecznie. Dziś dziękujemy za uwagę. Włodzimierz Szaranowicz i Marek Rudziński. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękujemy.